Witam serdecznie, zatrzymałem się na stopie. Dla tych, którzy liczą liczbę razy, których się nie zatrzymuje obok siebie. Słuchajcie, zapomniałem napowiedzieć o walce Joka Dzieko, więc w tym momencie dodaję walka w Nau. Interesujący pojedynek przede wszystkim dla Joki. No, spodziewamy się po tym zawodniku od wielu lat wiele. Przypomnę, że to była taka sytuacja, jeśli chodzi o zatrzymany na max stopie. Była taka sytuacja, że praktycznie Canal Plus we Francji przestał pokazywać boks. Boks po prostu wyszedł z kręgu zainteresowania Canal Plus. Nikt się we Francji boksem nie interesował. Później przyszedł 2016 rok, na którym Joka, zarówno on, jak i jego późniejsza żona zdobyli złoty medal. No i oczywiście w tym momencie wszystko się kompletnie zmieniło, jeśli chodzi o Francję. Zainteresowanie boksem, zainteresowanie Joką. Wiadomo, waga ciężka, mistrz olimpijski, to przyciąga wyobraźnię, natomiast długo stała kariera Joki. Tam były problemy z niedozwolonymi środkami dopingowymi, w odróżnieniu od dozwolonych środków dopingowych. Nie wiadomo było specjalnie, jak sobie z tym radzić. W każdym razie Francuzi nie bardzo sobie z tym mogli, nie mogli sobie z tym poradzić. Trenerem w końcu Joki został bardzo znany Virgil Hunter, którego pamiętacie z epizodu z walki, kiedy prowadził Andrzeja Fonfarę. Oczywiście, ale to przede wszystkim znany jest jako trener Andrew Warda. Także tutaj pieniądze za Joką poszły, walki się zrobiło, natomiast tych walk ma bardzo, bardzo niewiele. Ma zaledwie 28 lat. Będzie walczył z Dzieko, którego doświadczenie w wadze ciężkiej jest zerowe, bo to jest zaledwie jego druga walka. Na tej pierwszej walki nawet nie będę komentował z pięściarzem, nie wiem, 400 czy 500 w wadze ciężkiej. Dzisiaj panowie na konferencji prasowej, wrzucę to jutro, podejrzewam, natomiast nagrywam to już dzisiaj. Dzisiaj na konferencji prasowej, przepraszam, na ważeniu, Dzieko usiłował coś tam, nie wiem, z plaskacza, z tak zwanej płaskiej uderzyć, nawet przepraszam, uderzył Jokę, natomiast jak to jest ta siła uderzenia, którą Dzieko ma, no to będzie go bardzo, bardzo bolało, ponieważ Joka jest dobrym pięściarzem technicznym, bije mocno, natomiast no niczego specjalnego w wadze cruiserweight Dzieko nie pokazał, więc ja tutaj niczego specjalnego się po nim zupełnie nie spodziewam. Zupełnie się po nim niczego nie spodziewam. Zaledwie 8 nokautów w wadze junior ciężkiej, no nie wróży to strachu Joki przed jego ciosami. No nie bardzo to widzę. Przeglądnąłem parę takich rzeczy związanych z Dzieko. No, dosyć taka mało interesująca postać. Nie chodzi mi nawet o kwestie przestępstw kryminalnych, aczkolwiek takie rzeczy też miał za sobą. Mało interesujący gościu, któremu się wydaje, że jest nie wiadomo kim. Na miejscu Joki bym go bardzo, bardzo skarcił, no bo co tutaj w ogóle, z kim tutaj w ogóle specjalnie dyskutować? Ta sytuacja powinna być wyjaśniona bardzo, bardzo szybko. Walka jest o pas Unii Europejskiej, czyli drugiej kategorii mistrzostw Europy, no bo dla mnie tym ważniejszym rankingiem, nie wiem, zaraz się zatrzymałem na tych stopach, ale mam coś do załatwienia na Northwestern, więc akurat w to miejsce jedziemy. Dosyć skromne są, ja powiem, te zapędy Joki. No ja bym pomyślał, że człowiek, który miał złoty medal olimpijski, ma teraz 28 lat. Nawiasem mówiąc, Dzieko 30-31 lat, jego rywal, no będzie miał jakieś szybsze plany rozwoju, natomiast on mówi, że spokojnie czeka, w tym roku chce walczyć jeszcze 3 razy i zaatakować, czy mieć szansę walki o tytuł mistrza świata w 2022, no, czyli powiedzmy jako, nie wiem, 29 czy prawie 30-latek. Jest to dosyć plan na luzie, jeśli chodzi o Jokę, no ale widocznie mu się nie spieszy. Zresztą ze wszystkiego, co wiemy na temat Joki, to u niego nie słyszymy. No,
wyobraźcie sobie pięściarz powiedzmy tego formatu, no to by przynajmniej trzy razy w ciągu roku by rzucał pomysły walki, nie wiem, z na przykład Anthony Joshua, czy z Tysonem Fury, czy z Deontayem Wilderem, natomiast u niego tego kompletnie, zupełnie nie ma. Bookmacherzy nie dają kompletnie żadnych szans Dzieko. Kompletnie nie dają mu żadnych szans. Wrzucam w tej chwili, co myśli na ten temat Las Vegas. Jak widzicie, myśli jasno. Niewielkie szanse, że walka potrwa pełen dystans. Zdecydowanie największe szanse, że rozstrzygnie się ona w czwartej lub piątej rundzie przez KO w wykonaniu Joki. Ja bym chciał, żeby to Joka zrobił. Jakoś nie wiem, wydaje mi się, że ostatnio się jakiś sympatyczny zrobił, więc dlaczego nie? Widzicie, jak tutaj wygląda na 1000 zł czy 1000 dolarów postawione na zwycięstwo Joki w czwartej lub piątej rundzie. Wypłata jest całkiem przyzwoita, także mi się wydaje, że to jest mniej więcej tyle, ile ta walka potrwa, jakieś 5 rund. Zupełnie nie wiem, dlaczego mi wypadło to z głowy, bo oczywiście kiedy robiłem vloga, no to miałem to zapisane, no ale miałem zapisane na kartce numer 2. Tutaj mamy Lake Michigan, jak już widzicie. Bardzo duże jezioro. Tutaj trenują sportowcy związani z Northwestern University, przede wszystkim futboliści, również koszykarze. Taki naprawdę bardzo poważny ośrodek sportowy, uniwersytecki, podkreślam. Jakby nie było wiatru, to pokazałbym wam, jak wygląda cały ten obiekt, który, no, przypomnę, uniwersytecki, którego nie powstydziłyby się największe kluby w Polsce. No, małe zainteresowanie boksem. Rozmawiałem z kilkoma trenerami, bo ten ośrodek jest... ruszyłem od domu, no to nie wiem, ile nagrywamy w tej chwili, 5 minut, 6 minut i to jest zaledwie parę minut do domu, także ja tutaj dosyć często jestem. Tu są korty tenisowe przy okazji, no, słuchajcie, ci, którzy powiedzą, no miało być o boksie, no to była ta superata o boksie, natomiast teraz też jest o sporcie, bo jesteśmy, tak jak mówię, na obiektach treningowych Northwestern University. Tak, także jutro ta walka około godziny w Polsce, słyszę 22:30 w Stanach Zjednoczonych, walka Joka kontra Dzeko będzie pokazywana również na żywo przez ESPN. Przypomnę, Tony Joka jest zawodnikiem Star Boxing tutaj w Stanach Zjednoczonych. Oni bardzo, bardzo na niego liczą, natomiast naprawdę jestem cały czas dosyć zdziwiony faktem, że tak mało robią, żeby zrobić duże walki dla Tony Joki. Natomiast Tony Joka, z tego co wszystko słyszę, nie bardzo mógłbyś się, gościu, zdecydować, jedziesz w lewo, w prawo, migasz, włącz, byłoby miło, jakieś pozostałości śniegu. Słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, ja przyjechałem na moje miejsce, parkujemy teraz, trzymaneczko, na razie. To by było na tyle.